Zapraszamy na przygotowane specjalnie dla słuchaczy Radia Wnet rekolekcje wielkopostne księdza Tomasza Kosteckiego. W programie usłyszymy fragmenty pasji Anny Emeryś, muzykę Antoniego Wojnara oraz utwory Mariusza Opali z płyty Miłość z Krzyża. Kto pochylić się zdoła, kto nad grzesznikiem zgniecionym przez zło, kto podniesie ten leżący ból, kto pomoże, kto podźwignie, kto. Tylko Ty, Maryjo, tylko Ty znańcy grzechu podniesiesz je. Tylko Ty, Maryjo, jak ród zbierzesz z pola biedne dzieci swe. Ze ścierniska świata każdy głos bez nadziei pogrążony przez zło, gdy na końcu jeszcze będziesz szła, gdy podniesiesz, nie zostawisz nas. Kto pomoże, kto podźwignie, kto? Tylko Ty, Maryjo, tylko Ty znęcy grzechu podniesiesz je. Tylko Ty, Maryjo, jak ród zbierzesz z pola biedne dzieci swe. Ze ścierniska świata każdy głos bez nadziei pogrążony przez zło, gdy na końcu świata będziesz szła, gdy podniesiesz, nie zostawisz nas. Fragmenty pasji Anny Emeryś, część pierwsza. Wreszcie opuścił Jezus grotę. Zbliżywszy się do apostołów, Jezus zastał ich śpiących na terasie. Wtedy rzekł Jezus do nich: nie czas teraz spać, wstańcie i módlcie się, gdyż zbliża się godzina, w której Syn Człowieczy wydany będzie w ręce grzeszników. Wstańcie i chodźmy naprzeciw. Patrzcie, zbliża się zdrajca. Lepiej byłoby dla niego, gdyby był wcale się nie urodził. Piotr po chwili namysłu zawołał gwałtownie:
Mistrzu, zawołam resztę naszych i będziemy cię bronić. Wstrzymał go Jezus i pokazał im gromadę zbrojnych żołdaków, zbliżających się z pochodniami, i powtórzył raz jeszcze, że jeden z nich zdradzi go, co apostołowie oczywiście uważali za niemożliwe. Judasz oczekiwał właściwie innego obrotu swej zdrady. Chciał zdobyć nagrodę pieniężną i przypodobać się faryzeuszom, wydając w ich ręce Jezusa, ale nie myślał, że Jezus może być osądzony i ukrzyżowany. I to nie było w jego planach. Umówił się z żołnierzami, że wejdzie przed nimi do ogrodu, ucałuje i pozdrowi Jezusa, jak gdyby był wciąż jeszcze jego uczniem i przyjacielem. I teraz wracał po załatwieniu interesów. Wtedy dopiero mieli żołnierze otoczyć i pojmać Jezusa. Potem miał niby to uciec wraz z innymi uczniami, jakby nic nie był winien. Gdy Judasz wyruszył już w drogę z 20 żołnierzami, pchnięto za nim w pewnym oddaleniu 4 nikczemnych siepaczy, pospolitych oprawców z pętami i powrozami. Kilka zaś kroków za nimi szło 6 urzędników, z którymi Judasz nawiązał zdradzieckie stosunki. Właśnie gdy Jezus wyszedł z 3 apostołami na drogę między Getsemani a Ogrodem Oliwnym, z drugiej strony pojawił się Judasz z żołnierzami. Apostołowie rozpoznali przy świetle pochodni, co to za jedni, więc Piotr zawołał: Panie, owych 8 z Getsemani jest tam na przodzie, zatem dalej, uderzmy na tych oprawców. Jezus jednak kazał mu zachować się spokojnie. Zbliżył się na kilka kroków do żołnierzy i zapytał głośno i poważnie: Kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu, zawołali przywódcy. A Jezus rzekł: Jam jest. Zaledwie wyrzekł te słowa, a żołdacy jakby kurczem gwałtownym ogarnięci rzucili się w tył i upadli na ziemię. Judasza stojącego w pobliżu zmieszało to jeszcze bardziej. Objawił chęć zbliżenia się do Jezusa, lecz Pan podniósł rękę i rzekł: Przyjacielu, po co przyszedłeś? Na co Judasz zmieszany zaczął mówić coś o załatwionym interesie, lecz Jezus przerwał mu i, jak mi się zdaje, rzekł: Lepiej byłoby dla ciebie nie narodzić się wcale. Na powtórne pytanie Jezusa, kogo szukają, odpowiedzieli żołdacy znowu: Jezusa z Nazaretu. A Jezus rzekł: Jam jest. Powiedziałem wam już to. Więc jeśli mnie szukacie, zostawcie innych w spokoju. Na jego słowo jam jest, upadli powtórnie żołdacy na ziemię, powykręcani jak cierpiący na padaczkę, a tymczasem apostołowie otoczyli znowu Judasza, rozgoryczeni przeciw niemu do najwyższego stopnia. Jezus zaś rzekł do leżących żołnierzy: Wstańcie. I wstali zaraz, przejęci strachem. Lecz gdy Judasz nadal kłócił się z apostołami, a ci poczęli naciskać i na straż, żołnierze zwrócili się przeciw apostołom, a oswobodziwszy w ten sposób Judasza, groźnie zażądali od niego, by dał im umówiony znak. Mieli bowiem surowy nakaz tego tylko pojmać, kogo on pocałuje. Judasz więc, rad nie rad, przystąpił do Jezusa, uścisnął go i pocałował, mówiąc: Bądź pozdrowiony, mistrzu. A Jezus rzekł mu: Judaszu, pocałunkiem zdradzasz Syna Człowieczego. Piotr zaś w zapalczywości ciął mieczem Malchusa, pachołka arcykapłana, który chciał ich odpędzić, i odciął mu kawałek ucha. Zraniony Malchus upadł na ziemię, więc zamieszanie stało się jeszcze większe. Gdy Jezus, widząc zranienie Malchusa, rzekł: Piotrze, schowaj miecz do pochwy, bo kto mieczem wojuje, od miecza zginie. Alboż myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca, by przysłał mi więcej niż 12 chówców aniołów? Czyż nie mam wypić kielicha, który mi podał mój Ojciec? Jakżeż spełniłoby się pismo,
gdyby nie musiało się tak stać. A dalej rzekł: pozwólcie, bym uzdrowił tego człowieka. Po czym zbliżył się do Malchusa, dotknął jego ucha i pomodliwszy się, uzdrowił je. Malchus zaraz po uzdrowieniu już się prawie nawrócił. Jeszcze tylko z powodu karności pełnił swą służbę, ale w parę godzin potem, gdy Chrystusa męczono, biegał wciąż to do Maryi, to do przyjaciół Jezusa i przynosił im dokładne wiadomości, co się z Panem dzieje. Oprawcy w okrutny sposób związali Jezusa. I orszak wyruszył w drogę. Pochód otwierało 10 żołnierzy ze straży. Za nimi szli oprawcy, ciągnąc Jezusa na sznurach. Dalej nieustający w szyderstwach faryzeusze, a zamykała pochód 20 żołnierzy. Siepacze szerpali Jezusem i pastwili się nad Nim w najpotworniejszy sposób, z całą swawolą i wyuzdaniem dawali upust swemu okrucieństwu, a to głównie z podłej chęci przypodobania się i schlebiania owym 6 urzędnikom, pałającym niezmierną złością ku Jezusowi. Pochód szybko posuwał się naprzód. Przeszedłszy drogę między Ogrodem Oliwnym a Getsemani, zwrócono się na prawo, wzdłuż zachodniej strony ogrodu getsemańskiego ku mostowi wiodącemu przez Cedron. Nim jeszcze doprowadzono Jezusa do mostu, upadł 2 razy na ziemię, skutkiem niemiłosiernego szarpania przez oprawców. Lecz nie dosyć było tego wyuzdanym siepaczom. Przyprowadziwszy skrępowanego Jezusa do połowy mostu, wysokiego w tym miejscu na chłopa, strącili go w potok, trzymając wciąż sznury w ręku, wołając przy tym szyderczo: teraz możesz się napić, dosyta! Tylko przez boską opatrzność nie potłukł się Jezus śmiertelnie. Upadł na kolana i następnie na twarz i byłby poranił strasznie oblicze na głazach, bo wody było mało, gdyby nie zasłonił twarzy związanymi rękoma. Dotychczas nie widziałam, by Jezus zgasił pragnienie po przebyciu tak ciężkich chwil na Górze Oliwnej. Teraz dopiero, strącony do potoku, z trudem chwytał wodę z pieczonymi wargami. Słyszałam, jak mówił przy tym o spełnieniu się przepowiedni psalmisty, o piciu z potoku nad drogą. Gdy go sądzić będą, niech wyjdzie jako przestępca, niech prośba jego stanie się winą. Około północy wprowadzono Jezusa przez oświetlony dziedziniec do wielkiej sali pałacu Annasza. Ze spuszczoną głową w milczeniu stał Jezus przed Annaszem, blady, skatowany, w mokrej, obrzuconej błotem sukni, ze skrępowanymi rękoma, trzymany na powrozach przez oprawców. Nie potrafię powtórzyć dokładnie przemowy Annasza do Jezusa, ale mniej więcej brzmiała ona tak. O, popatrzcie, Jezus z Nazaretu, ty to jesteś? Gdzież są twoi uczniowie? Twoi liczni stronnicy? Gdzie twe królestwo? Jakoś wszystko wzięło inny obrót niż myślałeś. Przyszedł koniec ze lżywością. Patrzano przez palce, dopóki nie przebrała się miara bluźnierstw, hańbienia kapłanów, gwałcenia szabatu. Kim są twoi uczniowie? Gdzie są? Milczysz? Mów, podburzycielu, uwodzicielu. Już spożyłeś baranka paschalnego w niewłaściwy sposób, w nieprzepisanym czasie, w nieodpowiednim miejscu. Chcesz zaprowadzić nową naukę? Kto ci dał prawo do nauczania? Gdzie nauczałeś? Mów! Jaka jest ta twoja nauka, którą wszystkich podburzasz? Mów przecie, jaka jest twoja nauka? Wtedy Jezus podniósł powoli znękaną głowę, spojrzał z powagą na Annasza i rzekł: nauczałem jawnie przed całym światem, w miejscach, gdzie schodzą się wszyscy Żydzi. Nic nie mówiłem skrycie. Dlaczego mnie pytasz? Pytaj tych, którzy słyszeli, co mówiłem do nich. Oni wiedzą, jak i co nauczałem.
Na te słowa odbiły się na obliczu Annasza szyderstwo i złość zarazem, co spostrzegłszy jakiś podły Lizus, pachołek stojący przy Jezusie, wymierzył Panu silny policzek ręką uzbrojoną w żelazną rękawicę i rzekł: jak to odpowiadasz arcykapłanowi? Jezus zachwiał się pod uderzeniem, a że równocześnie trącali nim pachołcy i szarpali powrozy, więc upadł na bok, na schody, a krew popłynęła z jego najświętszego oblicza. Szyderstwa, śmiechy, szmery i łajania rozbrzmiewały po sali. Oprawcy zaraz podnieśli Jezusa, dodając nowe katusze, a on rzekł spokojnie: jeśli niesłusznie mówiłem, wykaż to. Jeśli zaś słusznie, za co mnie bijesz? Spokój Jezusa doprowadzał Annasza do rozpaczy. Wezwał tedy obecnych, by jak to sam Jezus zażądał, wyznali, co słyszeli od Niego i jaka jest Jego nauka. Zaraz rozległy się na wyścigi lżenie i krzyki motłochu. Wszyscy wrzeszczeli jednocześnie, przeszkadzając jeden drugiemu. Annasz mówił do niego: kim ty jesteś? Jakiś król lub poseł? Dobrze, ja nie chcę ci dłużej zabraniać używania tytułu twego królestwa. Wtedy Annasz kazał sobie podać kartkę 3/4 łokcia długą, a szeroką na 3 palce. Rozpostarł ją na tablicy trzymanej przed sobą i piórem trzcinowym wypisał na niej rzędem wielkie głoski, z których każda zawierała osobne oskarżenie przeciw Panu. Kartkę tę włożył zwiniętą w małą flaszeczkę. Umieścił na długiej trzcinie i kazawszy podać to szydercze berło Jezusowi, rzekł do niego z chłodnym urąganiem: oto masz berło twego państwa. Są w nim zawarte wszystkie tytuły, godności i prawa. Zanieś je do arcykapłana, by poznał z niego twoje posłannictwo i twe królestwo, by oprzeć się z tobą odpowiednio do twej godności. Zwiążcie mu ręce i zaprowadźcie tego króla przed arcykapłana. Wśród szyderczych okrzyków popychany, bity i obrzucany plugastwem Jezus doszedł do gmachu sądowego. Zdjęto teraz z berła Jezusowego ową flaszeczkę z oskarżeniami spisanymi przez Annasza. Odczytawszy je głośno, zaraz zarzucił Kajfasz Jezusa potokiem obelg i wymyślonych zarzutów. Wobec uporczywego milczenia Jezusa zarządził Kajfasz przesłuchanie świadków. Przekupiony motłoch zaczął więc znowu krzyczeć i pleść na wyścigi, co komu ślina na język przyniosła. Po wielu bezecnych, przewrotnych i kłamliwych zeznaniach wystąpiło jeszcze 2 świadków i rzekli: ten oto Jezus powiedział, że obali świątynię zrobioną rękami ludzkimi i w 3 dniach wybuduje nową, która nie będzie dziełem rąk ludzkich. Lecz i ci świadkowie pokłócili się w końcu. Jeden z nich twierdził, że Jezus spożywał paschę inaczej niż zwykle i w innym budynku, dlatego właśnie, by zaznaczyć, że tam ustanawia nową świątynię, a starą obala. Drugi natomiast zaraz się sprzeciwił, rozumując, że wieczernik zrobiony jest także ręką ludzką, więc Jezus musiał mieć coś innego na myśli. Kajfasz, rozzłoszczony do reszty sprzecznymi zeznaniami ostatnich 2 świadków, wstał ze swego miejsca, zszedł kilka stopni ku Jezusowi i zapytał: cóż, nie odpowiadasz nic na te zeznania? Pałał złością, że Jezus nawet nie raczy spojrzeć na niego. Wtedy podniósł gwałtownie ręce do góry i drżącym ze złości głosem zawołał: poprzysięgam cię na Boga żywego, powiedz, czyś ty jest Chrystus, Mesjasz, Syn Boga Najwyższego? W sali zrobiła się wielka cisza, a Jezus, wzmocniony przez Boga, głosem mocnym i pełnym majestatu, głosem Słowa Wiecznego, rzekł z niewypowiedzianą godnością: jam jest.
Tyś powiedział: a zaprawdę powiadam wam, wkrótce ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Majestatu Bożego i zstępującego w obłokach niebieskich. Kajfasz, jakby w piekielnym natchnieniu, uchwycił po powyższych słowach Jezusa rąbek swego wspaniałego płaszcza, odciął go nożem, rozdarł z szelestem i krzyknął głośno: zbluźnił! Na cóż jeszcze świadków? Słyszeliście sami bluźnierstwo. Cóż wam się zdaje? A obecni, powstawszy, zawołali strasznym głosem: winien jest śmierci! Winien jest śmierci! Gdy Jezus wyrzekł uroczyście: jam jest, i Kajfasz rozdarł suknię, a wołania: winien jest śmierci zmieszały się z naigrywaniem i szałem pospólstwa, gdy nad Jezusem otworzyło się niebo sprawiedliwości, gdy groby wypuściły więzione duchy, a piekło wylało całą swą złość, napełniając dusze ludzkie trwogą i zgrozą, Piotr i Jan nie byli w stanie stać tu dłużej bez słowa skargi i bezczynnie przyglądać się strasznym mękom Jezusa. Jan wyszedł wraz ze świadkami i pospieszył do matki Jezusa, która przebywała ze świętymi niewiastami w mieszkaniu Marty, niedaleko narożnej bramy miasta Jerozolimy, gdzie Łazarz posiadał okazały dom. Piotr nie miał siły odejść od Jezusa, zanadto go kochał. Zbliżył się do ogniska. Podeszła odźwierna. Wszyscy rozprawiali o Jezusie i jego uczniach, więc i ona wtrąciła się do rozmowy. Jak to zwykły śmielsze kobiety, a po chwili, spojrzawszy na Piotra, rzekła: ty także jesteś jednym z uczniów Galilejczyka. Piotr, zmieszany i zatrwożony, zląkł się, że i jego to pospólstwo zacznie czynnie znieważać, więc rzekł: kobieto, nie znam go. Nie wiem i nie rozumiem, co chcesz powiedzieć. I zaraz wstał i wyszedł z atrium, by zejść im z oczu. Na zewnętrznym dziedzińcu też było pełno ludzi. Między nimi i przyjaciół Jezusa, których nie wpuszczono dalej. Wdrapywali się więc na mury, by coś zobaczyć i usłyszeć. Była to także garstka uczniów Jezusa, których niepokój wypędził z grot w dolinie Hinnon, gdzie byli ukryci, więc wkradli się tu po wiadomości. Ujrzawszy Piotra, otoczyli go zaraz, płacząc, a on z trwogi, by się nie zdradzić, w kilku tylko słowach dał im poznać grożące niebezpieczeństwo i radził, by zaraz odeszli. Wtem przyszło kilku spośród tych, którzy widzieli go w sali na dworze, i zauważyli go, a jeden rzekł do Piotra: zaprawdę, i ty należysz do jego stronnictwa. Jesteś Galilejczykiem. Poznać to pomowie. Piotr zaczął się wymawiać i chciał odejść, lecz zastąpił mu drogę brat Malchusa i rzekł: jak to? Czyż nie widziałem cię z nimi w ogrodzie oliwnym? Czyż nie ty zraniłeś w ucho mego brata? Piotr, który ze zmieszania odchodził od zmysłów, wyrwał się im i zaczął zaklinać się i przysięgać, że nie zna zupełnie tego człowieka, po czym wybiegł z atrium na dziedziniec. Właśnie zapiał kur, a Jezusa prowadzono z okrągłej sali przez dziedziniec do więzienia znajdującego się pod salą. Jezus, przechodząc, zwrócił się w stronę Piotra i spojrzał nań wzrokiem żałosnym i rozdzierającym. I zaraz, jak uderzenie gromu, przypomniały się Piotrowi słowa Jezusa: nim kur dwakroć zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Do Piłata prowadzono Jezusa przez najbardziej zaludnioną dzielnicę miasta, która dziś szczególnie, wobec napływu ludności na święta, roiła się od przybyszów z całej okolicy i z dalszych stron. Pochód otwierali Kajfasz i Annasz w otoczeniu wielu członków Wielkiej Rady.
Zaraz z początku, niedaleko domu Kajfasza, czekała współcierpiąca Najświętsza Matka Jezusa, stojąca z Magdaleną i Janem w załomie muru jakiegoś budynku. Wprawdzie duszą była wciąż przy Jezusie, ale niepokojona miłością macierzyńską pragnęła także osobiście być przy Nim jak najbliżej, więc szła drogami, którymi miał iść. Wstępowała w Jego ślady. Powróciwszy z nocnego pochodu do domu Kajfasza, krótki czas tylko spędziła w wieczerniku pogrążona w niemym smutku. Zaledwie uczuła duchem, że Jezusa wyprowadzono z więzienia przed sąd poranny, zaraz wstała, zarzuciła płaszcz i zasłonę i idąc naprzód wezwała Jana i Magdalenę, mówiąc: chodźmy, odprowadzimy syna mego do Piłata. Chcę go widzieć na własne oczy. A teraz zapraszamy na rekolekcję. Część pierwsza, chrzest. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Na początku tych naszych rozważań rekolekcyjnych wezwijmy obecność Ducha Świętego, Jego prowadzenia. Duchu Święty, który objawiasz nam moc swego Słowa, moc Bożego Słowa, który jesteś posłany od Ojca i wzmacniasz nas w modlitwie. Daj nam taką siłę, byśmy poznawali Słowo, które nas doprowadzi do poznania Ojca. Chwalimy Ciebie wraz z Ojcem i Synem, teraz na wieki wieków. Amen. Moi drodzy, jesteśmy na półmetku, tak można by powiedzieć, naszych czasów Wielkiego Postu. I stąd też pomysł na te radiowe rekolekcje. Słowo rekolekcja, jak sama nazwa wskazuje, to jest rekolekcja, coś zbierać na nowo. Zdaję sobie sprawę z tego, że wiele treści, które tutaj będą poruszane, które usłyszymy, z pewnością, żeście już nieraz słyszeli i pewnie nie będzie to jakieś odkrycie sezonu, ale tak jak to bywa w życiu, kiedy gdzieś człowiek pędzi, a przecież teraz mamy czas bardzo mocno zapędzony, chyba we wszystkich wymiarach naszego życia, to w tym pędzie gdzieś pewne rzeczy, które są jasne, klarowne, oczywiste, gdzieś ulegają zatarciu, zapomnieniu. I dlatego zechcemy w czasie tych świętych rekolekcji radiowych wrócić do tego, co jest takie jasne, oczywiste, a co jednocześnie stanowi fundament naszej wiary, naszego przeżywania, naszej relacji do Boga. I w tym duchu chciałbym, byśmy rozpoczęli ten czas słuchania Słowa. Rozpocznijmy od wysłuchania słów Ewangelii według świętego Mateusza. Ewangelia według świętego Mateusza. Chrzest Jezusa. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od Niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: to ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do Mnie. Jezus mu odpowiedział: pozwól teraz, bo tak się godzi nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, zstępującego jak gołębice i przychodzącego do Niego. A głos z nieba mówił: ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Tak, moi drodzy, nieprzypadkowo wysłuchaliśmy na początku Ewangelii mówiącej o chrzcie Pana Jezusa w redakcji świętego Mateusza. Pewnie każdy z nas, kiedy zastanawia się nad Wielkim Postem, to z pewnością zaraz przychodzi do głowy męka, śmierć, cała pasja naszego Zbawiciela. Tymczasem, uczciwie mówiąc, teologia Wielkiego Postu odbiega od tego tematu. Tak naprawdę męka, śmierć i cała pasja Chrystusa pojawia się w liturgii Kościoła dopiero tak naprawdę od piątej niedzieli Wielkiego Postu. Wtedy, kiedy w Kościele zasłania się krzyże, po to, by je później uroczyście odsłonić Wielki Piątek. Natomiast w liturgii Wielkiego Postu do piątej niedzieli
praktycznie nie usłyszymy ani razu słowa, ani żadnego wspomnienia, żadnej aluzji, może jakieś delikatne zapowiedzi na temat męki i śmierci Zbawiciela. Ten temat dopiero wchodzi ze swoją mocą od Niedzieli Palmowej i bardzo mocno wybrzmiewa w Triduum Paschalne. Kiedy spojrzymy na teologię Kościoła, na liturgię Kościoła, to Kościół zachęca, by w czasie Wielkiego Postu, w czasie tej 40-dniowego okresu zatrzymania się, wyrzeczenia, Kościół zaprasza nas, byśmy medytowali nad takimi trzema tematami, które stanowią o istocie naszego chrześcijaństwa, naszej relacji do Pana Boga. I pierwszy temat to właśnie jest chrzest. Chrzest, drugi temat, którym się zajmiemy, to temat nawrócenia i wreszcie to, co wynika z nawrócenia, to nasze życie, które wyraża się w pokucie. Wiem, że pokuta brzmi niezbyt zachęcająco, ale takie istotne czyny pokutne zgodnie z katechizmem Kościoła katolickiego to jest modlitwa polska umóżna, czyli coś, co nie jest dla nas aż takie bardzo trudne, a jest istotą naszego życia. Pozwólcie zatem, że dzisiaj parę słów na temat chrztu Jezusa, ale tego, co też wynika z tego chrztu dla nas żyjących w XXI wieku, dla naszego chrześcijaństwa, dla naszej wiary. Więc chrzest Jezusa. W Ewangelii wiemy o tym, że jest to pewien rytuał, który jest prowadzony przez Jana Chrzciciela. I co ciekawe, każdy z nas wie o tym, że ten rytuał nie jest sakramentem. Sakramenty pojawiają się wraz z Chrystusem i pojawiają się w Kościele. Zatem dopóki nie mamy Kościoła, dopóty nie mamy sakramentów. Zatem ten chrzest Jezusa w Jordanie to jest chrzest, który jest rytuałem, można powiedzieć, takim pewnym symbolicznym. Cała Palestyna, cała Judea ściąga do Jana Chrzciciela, by w wodach Jordanu obmyć się rytualnie, symbolicznie z brudu grzechów. Jak czytamy w Ewangelii, jest mowa o tym, że ludzie przychodzili i wyznawali swoje grzechy przy Janie. Jan dawał im wskazówki, jak życie mają zmienić, co poprawić w tym życiu. Dokładnie o tym czytamy w Ewangelii, nie będę nad tym się rozwodził. Ale ciekawym staje się pytanie, co Chrystus robi nad Jordanem. I znowu ta też rozmowa ciekawa Jezusa z Janem, kiedy to Jan wzbrania się przed chrzczeniem Jezusa. Mówi wprost, ja potrzebuję chrztu od ciebie. Pewnie gdyby zapytać, po co Jezus przyjmuje chrzest, to pewnie pojawiłoby się wiele różnych pomysłów. Ja kiedy czasami pytam moich uczniów, to niektórzy twierdzą, że potrzebował zmyć grzech pierworodny, że potrzebował się nawrócić, że potrzebował właśnie, tak jak każdy człowiek, obyć się z grzechu. Wówczas przypominam im, że Chrystus to tylko ludzka natura, ale to osoba Boża. Zatem jak w Bogu może być grzech? Jak w Bogu może być coś nieprawego? Zresztą czytamy w listach świętego Pawła, że stał się do nas podobny we wszystkim, oprócz grzechu. Dlatego tym bardziej zasadnym jest pytanie, po co Chrystus przyjął chrzest? Ciekawa rzecz, na którą Mateusz zwraca uwagę, ewangelista Mateusz, że Chrystus, który przychodzi do wody, wchodzi w Jordanu, wychodzi z nich natychmiast po chrzcie, nie wymienia swoich grzechów. No bo nie może wymieniać czegoś, czego nie ma. Coś, co jest dla niego obce. Zatem Chrystus wchodzi w te wody Jordanu, wchodzi w te wody, można powiedzieć, brudu grzechu, bo te wody, tak można powiedzieć oczywiście, tak parafrazując, tak powiedzmy porównując, że te wody są pełne grzechu. Woda, która ścieka po każdym grzeszniku, ścieka wraz z jego grzechami, zatem ten Jordan staje się takim, można powiedzieć, brudem grzechów, ściekiem grzechów, żeby tak za mocno nie apatować. Jezus dokładnie wchodzi w to miejsce. Dlaczego? Pewną podpowiedź na ten temat znalazłem swego czasu w Medjugorje. Tam jest dom wspólnoty Cenacolo założonej przez siostrę Elwirę. Te domy są już obecnie też w Polsce, oddzielne dla chłopaków, oddzielne dla dziewcząt. Młodych ludzi, którzy gdzieś pogubili się w swoim życiu, zwłaszcza gdzieś tam sięgnęli po narkotyki czy jakieś inne uzależnienia. I pamiętam wiele lat temu, kiedy byliśmy w tym domu wspólnoty Cenacolo, poprowadzał nas jeden chłopak z Polski, który pochodził i właśnie pokazał nam przepiękną ikonę. To była replika starożytnej ikony, na której Chrystus wskrzesza Adama i Ewę.
Jezus jest otoczony całą masą świętych, błogosławionych, natomiast u jego podnóży znajduje się czeluść czarna, to byśmy w teologii nazwali w Biblii piekłami, odpowiednik można powiedzieć naszego takiego czysta, miejsce czekania na wybawienie. I właśnie z tej czeluści wyprowadza do życia Adama i Ewę. I ciekawa rzecz, że tabernakulum, czyli miejsce przechowania Najświętszego Sakramentu, zostało umiejscowione dokładnie w tej czeluści. To dziwne, nie gdzieś koło Jezusa, nie gdzieś wokół świętych, tam gdzie barwy ikony były złote, symbolizujące chwałę Bożą, tylko właśnie w tej czeluści, pomiędzy, można powiedzieć, tymi grobami Adama i Ewy. I kiedyśmy zapytali, dlaczego akurat tu, w tym miejscu jest umieszczony tabernakulum, to ten chłopak bardzo świadomie, tak bardzo logicznie, a jednocześnie bardzo głęboko powiedział, że kiedy spadniesz na dno, kiedy wejdziesz właśnie w ten brud grzechu, to mimo wszystko nigdy nie jesteś sam. Że Bóg gotowy jest wejść także w ten brud grzechu, nawet najczarniejszy brud grzechu, po to, żeby cię z niego wyprowadzić. Czyli po pierwsze nie jesteś sam, a po drugie, że Chrystus, Bóg wchodzi, to jest jego inicjatywa. Ten nieskalany baranek bez skazy, wchodzi właśnie w to, co jest brudne, to, co jest skażone, by to na siebie wszystko przejąć. I znowu kolejny obraz, gdzieś zauważony w muzeum w Karpatach Wschodnich, w Kołmyi, Muzeum Chucurszczyzny. Przeciekawa rzecz, sztuka ludowa, i tam po raz pierwszy w życiu, już jako kapłan, zauważyłem wyrzeźbiony, malowany krzyż. I na tym krzyżu, zamiast pasyjki, czyli figury Jezusa umęczonego, zmarłego, był wizerunek namalowany chrztu Jezusa. Pomyślałem, jaka głęboka teologia, jak bardzo wielka teologia u człowieka prostego. Przecież Chucułowie to byli pasterze, którzy wypasali owce w Karpatach. Więc jaka głęboka intuicja. No właśnie, w teologii ładnie to powiemy, że chrzest jest antycypacją krzyża. Czyli zapowiedzią tego, co się już zaczyna, co się już staje, ale tak naprawdę wypełni się dopiero na krzyżu. I dlatego, jeżeli myślimy, dlaczego chrzest w Wielkim Poście, to właśnie od tego trzeba wyjść. Chrystus wchodzi w mój grzech, w mój brud, w mój Jordan, tak można było powiedzieć. Miejsce, gdzie roi się od zła, od tego wszystkiego, co oddala mnie od Pana Boga. I ta inicjatywa jest właśnie od Pana Boga. Ja mogę w tym swoim grzechu siedzieć, ja mogę w tym grzechu się pławić, jak w wodach Jordanu. Niekiedy wydają się te wody takie ożywcze, takie wody być może przynoszące ukojenie, zwłaszcza w jakiś upał. Niemniej są to wody grzechu. Tego, co tak naprawdę do końca niszczy nie tylko moją relację z Panem Bogiem, tylko niszczy relację moją do siebie samego również, do drugiego człowieka również, bo grzech dotyka wszystkie wymiary moich relacji człowieczeństwa. Zatem Chrystus, który wchodzi w ten grzech, po to, żeby mnie z tego grzechu wyprowadzić. I to, co zaczyna się w chrzcie, ma swoją kontynuację naturalną na Golgocie, na Kalwarii. To ciekawe, że w pierwszych wiekach chrzest był udzielany właśnie na zakończenie Wielkiego Postu, już po Triduum Paschalnym, w uroczystość Wigilii Paschalnej, która zaczyna obchód świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Raz do roku chrzczono. Przez cały Wielki Post katechumen przygotowywał się do chrztu, a w okresie Wielkiego Postu były tak zwane skrutinia, tak zwane badania kandydata, który chciał przyjąć chrzest. Można powiedzieć, jego postępowanie w wierze, w jego wyznawaniu wiary. I dopiero na koniec tego wszystkiego, kiedy zdecydowano, że jest gotowy na przyjęcie chrztu, to on dopiero w Wigilię Paschalną, po męce i śmierci Chrystusa, został włączony w tajemnicę jego zmartwychwstania. To, co zresztą też u świętego Pawła będzie bardzo mocno powiedziane, że otrzymaliśmy chrzest zanurzający nas w śmierć Chrystusa. No właśnie tak. Wejście w te wody, można powiedzieć pod wodę, jak ktoś z nas miał jakieś takie sytuacje, w których się topił, to wiedział o tym, jak bardzo człowiek, który się topi, kiedy znajduje się pod wodą, kiedy jest odcięty od powietrza, jak bardzo pragnie powietrza, jak bardzo pragnie żyć. Mówi się, że tonący brzytwy się chwyta. To właśnie jest to, te nasze pragnienie nowego życia. Zatem, kiedy to zanurzenie w śmierć, zanurzenie w chrzest ma pokazywać śmierć dla tego świata, śmierć dla grzechu, jednocześnie wynurzenie, łapanie haustu powietrza, to ma pokazywać pragnienie mojego nowego życia.
Dlatego chrzest jest w centrum przypowiadania Wielkiego Postu. To jest taki pierwszy temat. Ale co jeszcze jest ważne? Bo przy okazji tego wejścia Chrystusa w grzech jawi się jeszcze takie dwa elementy, na które chciałbym zwrócić uwagę. Po pierwsze, Chrystus słyszy głos z nieba. Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. I słyszy to dokładnie w tym momencie, kiedy jest w tych wodach Jordanu. Czyli Bóg nie brzydzi się mną nawet wtedy, kiedy jestem w grzechu, nawet wtedy, kiedy można było powiedzieć, gdzieś żyję z dala od Boga, z dala od siebie samego, tak w końcu mówiąc. Nawet wtedy Bóg jest gotowy powiedzieć, Tyś jest mój Syn umiłowany. Nie znaczy, że Bóg nie widzi mojego grzechu, ale żaden grzech nie jest w stanie przysłonić mojego dzieciństwa Bożego. I to jest właśnie ten moment, który jest bardzo ważny, bo trudno stanąć wobec krzyża Chrystusa, trudno nie poczuć wdzięczności za ten krzyż, jeżeli człowiek nie wie, że jest świadomy tego, że to jest za mnie, nie za świat. Oczywiście, że za świat również, ale w takim myśleniu osobistym, że to nie jest jakaś męka, jakaś, można powiedzieć, taka masowa, jakaś męka, która dotyczy wszystkich dookoła, tylko to jest właśnie konkretnie do mnie. To jest tajemnica mojej relacji. No i teraz, jak ja staję wobec Ojca, który daje swojego Syna, po to, bo oddał za mnie życie. No właśnie, relacja ojciec-syn, ojciec-dziecko. Staję wtedy w postawie wdzięczności, jak bardzo Bóg mnie kocha, skoro jest gotowy poświęcić życie swojego Syna, po to, żebym ja mógł żyć. Relacja syn-dziecko-ojciec. No i właśnie, nawet grzech nie jest w stanie tej relacji popsuć. To jest szalenie ważne dla nas. To znaczy, to jest coś, co nadaje dobrej nowinie właśnie tego posmaku nadziei, że nie jest nic stracone, że wszystko jeszcze jest przede mną, tak można powiedzieć. Z tej racji, że Bóg cały czas we mnie wierzy. Nigdy we mnie nie zwątpił. I teraz ostatnio podobało mi się to, co powiedział biskup Dajczak w jednej z konferencji. Ona była wygłoszona już wiele lat temu, ale rzeczywiście jest cały czas aktualna. Mianowicie powiedział, że gdzieś wkraczy w błąd w naszą praktykę duszpasterską, ponieważ wychowaliśmy ludzi do religii, do sakramentów, ale nie wychowaliśmy ludzi do bycia w relacji. Sam wielokrotnie miałem doświadczenie w pracy duszpasterskiej, że ludzie chcą sakramentów. Nawet ostatnio podczas wizyty kolędowej, gdzieś tu już wspomniałem na jednym z kazań, dziewczyna, która już pełnoletnia, która nie ma nic wspólnego z Kościołem, no w tym sensie, że jest ochrzczona, była u bierzmowania i tak dalej, natomiast od wielu lat już nie praktykuje wiary, nie chodzi do kościoła, pewnie się też nie modli. Pyta się mnie, co ja mam zrobić, żeby być matką chrzestną? I więc zapytam, ale po co? Przecież tak do kościoła nie chodzisz. Co cię z kościołem łączy? No tylko się uśmiechnęła. I rzeczywiście doszło to do mnie bardzo mocno wtedy, że ona jest gotowa wypełnić wszystkie które zasady, polecenia, które zostaną jej zlecone, aby tylko być matką chrzestną. Czyli będzie w stanie nawet pójść do spowiedzi świętej, nawet do komunii świętej, będzie w stanie pójść na katechezy przedchrzcielne, po to, by stać się matką chrzestną. Natomiast po co ma stać się matką chrzestną? Jeżeli to jest sakrament wiary, to co, chodzi tylko o człowieka, który będzie dawał prezenty na święta? Czy żeśmy gdzieś nie spłycili właśnie naszej religii, naszego kultu do jakiegoś punktu usługowego, do jakiegoś punktu, w którym biorę rzeczywiście jakąś usługę? Wiem, że może to brzmieć bardzo tak mocno, ale czasami może być tak, że gdzieś gubimy istotę. Sakramenty są dla wiary, dla wzmacniania wiary, czyli dla mojej relacji. To nie są jakieś punkty, które się nabija, tak jak się wiele punktów nabija w różnych aplikacjach, po to, żeby zdobyć ich jak najwięcej, tylko one są pomocą w mojej drodze do Pana Boga. Też prawdę mówiąc, nigdy nie myślałem w ten sposób, ale podczas ostatnich rekolekcji kapłańskich prowadzonych przez księdza Przemysława Sawę z Katowic, powiedział coś takiego na temat tej całej covidozy, która była, tych wszystkich obostrzeń, tego zamykania kościołów niestety, czy utrudniania dostępu do
do sakramentów i powiedział, no właśnie, zobacz, że ludzie tak naprawdę chcieli sakramentów, a czy stracili relację do Pana Boga? Zgadza się, to mocne, mocne, bo ktoś by powiedział, no dobra, czy sakramenty nie są ważne, czy nie są istotne? Wierzę, no tak, są istotne. No ale są takie momenty, także w tym świecie, w którym żyjemy, że człowiek ma utrudniony dostęp do sakramentów z różnych powodów, no ale relacja ma być dalej, powinna być dalej, czyli ta sakramenty nie są tylko dla samych sakramentów, że to też mieć świadomość tego, żeby dobrze to zrozumieć, że potrzebna jest obok życia sakramentalnego, potrzebna jest również relacja do osoby. Bo inaczej będzie to tylko, można by powiedzieć, zaliczanie, przepraszam za takie brzydkie słowo, zaliczanie konkretnych punktów, nie wiem, tak jak sami niektórzy potrafią 9 pierwszych piątków miesiąca obejść i potrafią zaprzestać chodzenia do kościoła. No przecież Jezus powiedział bardzo jasno, nie umrzesz bez kapłana. No ale przecież to nie działa jak automat do kawy. Nie działa to na zasadzie tego, że zebrałem odpowiednią ilość punktów i teraz mam spokój. To ma prowadzić do relacji. To jest też bardzo ważne, to jest co pokazane właśnie w tej tajemnicy chrztu. Tyś jest mój syn. Żeby nasze panie nie poczuły się jakoś odepchnięte, czy na marginesie, można powiedzieć, parafrazując, tyś moje dziecko umiłowane. Tak? Relacja, tyś, mój, dziecko, ojciec. Kiedyś czytałem taką myśl, niestety nie zapisałem z autorstwa, a jest przecudowna, że świat nie tyle dzieli się na wierzących i niewierzących, ale dzieli się na tych, którzy doświadczyli miłości Boga i tych, którzy jej nie doświadczyli. Bo rzeczywiście, jeżeli człowiek doświadcza miłości, inaczej żyje. Parafrazując, można to powiedzieć dokładnie tak samo jest w relacjach ludzkich. Jeżeli dziecko doświadcza miłości, to jest dzieckiem, które jest u siebie. Tymczasem dziecko, które nie doświadcza miłości, to jest dzieckiem, które ciągle nie jest u siebie. Tak można było powiedzieć. Ciągle szuka czegoś, co będzie powodowało, że będzie szukało swojej wartości. Coś, co będzie potwierdzało tą wartość. Ponieważ nie ma świadomości tego, czy nie ma doświadczenia tego, że jest warte. I może właśnie czasami też tak jest, że bardziej się odnajdujemy w relacji sługi, a nie syna. I znowu niedługo będziemy słuchać w Ewangelii, o ile dobrze pamiętam, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, przypowieść o synu marnotrawnym. Syn, który odchodzi od ojca, trwoni cały majątek i później godzi się wrócić, tak się ustala taki pewien plan powrotu, godzi się wrócić do ojca tylko po to, by być jednym z jego sług. On nie czuje się godny bycia synem. I mówi też najemnicy, słudzy mają lepiej niż ja tutaj, ginę, więc wracam. Będę sługą, już nie muszę być nad synem. Będę miał przynajmniej co jeść. I kiedy wygłasza ojcu swój pomysł, właśnie pomysł na bycie sługą, ojciec pokazuje mu, że nie, to tak się nie będzie odbywało. Daje mu pierścień, daje sandały, daje szatę. To wszystko, co jest symbolem człowieka wolnego. I chce go mieć jako syna, nie jako niewolnika, nie jako sługi. No właśnie, czasami może być tak, że bywa nasza religijność, nasza wiara w relacji sługa, niewolnik wobec Pana. Ten, który ma spełniać pewne określone zadania, określone przykazania. A przecież przykazania, tak prawdę mówiąc, w oderwaniu od relacji są tylko jakimiś zasadami. I jeżeli człowiek nie widzi osoby, to wówczas te zasady są, jak ktoś mówi potocznie, po to, żeby je łamać. I znowu analogia do relacji międzyludzkich. Dopóki dana osoba jest mi obca, to tak naprawdę nieważne jest dla mnie, co ona myśli, co czuje, co przeżywa, ponieważ nie mam relacji z tą osobą. Ale kiedy ta osoba staje się po części moją osobą, moim światem, czy dzieli ze mną mój świat, a ja jej, wówczas staje się dla mnie ważne, co ta osoba myśli, co czuje, w jaki sposób żyje. I wówczas, dbając o te relacje, zaczyna się zmieniać moje życie. Tak samo jest właśnie w relacji do Pana Boga. Dopóki jest to coś zewnętrznego,
coś, co mnie nie angażuje wewnętrznie, coś, co nie jest moją, tak można by było powiedzieć, do tego jeszcze pewnie wrócimy przy okazji nawrócenia, to tak naprawdę przykazania są tylko jakąś pewną formą nakazu lub zakazu, a formę nakazu i zakazu mamy w świecie od groma, więc co to za różnica, jak zdarza nam się połamać takie czy inne prawo, takie czy inne wykroczenie, to i bez różnicy, gdy jest to, dotyczy to Bożych przykazań. Ale dopiero relacja z Ojcem, wejście w osobistą relację, czyli to, co mnie łączy, powoduje, że to, co mówi Bóg, jest ważne. I znowu, kiedy czytamy definicję wiary w katechizmie Kościoła katolickiego, to jest tam mowa o tym, że człowiek przyjmuje wszystko, co Bóg mówi, za prawdę. A dlaczego to przyjmuje? Bo Bóg jest Ojcem i dlatego nie może mnie oszukać. Bóg jest Ojcem, dlatego nie może mnie oszukać. Jeżeli rodzic jest rodzicem, na miarę bycia rodzica, to wtedy nie może mnie oszukać. Nie może być tym, kto chce dla mnie zła. I dlatego jestem w stanie mu uwierzyć. I wtedy, co wszystko mówi, staje się rzeczywiście dla mnie prawdą, staje się dla mnie ważne. I co jeszcze chciałbym powiedzieć? No, mamy niedługo, za chwilę, wspomnienie świętego Józefa. Takie półpoście, jak to się kiedyś nazywało. Jest taka powieść o świętym Józefie, Józefa Dobroczyńskiego, Cień Ojca. Wydaje się, że jest to chyba bardzo słuszne, kapitalne określenie właśnie posługi Józefa, Cień Ojca. I można było to rozszerzyć chyba na wielu rodziców, na wszystkich rodziców, że tak naprawdę bycie rodzicem to jest tak naprawdę bycia cieniem tego prawdziwego Ojca. I zdaję sobie sprawę z tego, że czasami trudno nam wejść w relację do Pana Boga jako Ojca, bo te cienie niekiedy są tak mocne, może niekiedy nawet koszmarne, może niekiedy takie ciemne, że nie widać nic poza tych cieni. Ale to też trzeba pamiętać o tym, kiedy człowiek gdzieś zaczyna dojrzewać w wierze, kiedy zaczyna dojrzewać w swoich relacjach, że jako człowiek jestem tylko cieniem. Że jako człowiek rzeczywiście może czasami więcej zaciemniam niż odsłaniam. I znowu ciekawa myśl zasłyszana kiedyś, no nie bezpośrednio oczywiście, gdzieś przeczytana raczej, od ojców wschodu, którzy uprawiali tak zwaną teologię apofatyczną. I ta teologia mówiła, żeby jak najmniej mówić o Bogu. Ponieważ kiedy używa się w teologii słów, to ludzkie słowa więcej zaciemniają niż odsłaniają. I rzeczywiście, kiedy myślimy o Bogu, że jest Ojcem, mimowolnie nakładają się nasze kalki ojcostwa. Różne, różnego rodzaju doświadczenia ojcostwa. I rzeczywiście wtedy mamy wrażenie, że ten Bóg jest tak jak mój ojciec, a wcale tak nie jest. Jest zupełnie doskonałym ojcem. Mój ojciec, czy kto, jakikolwiek inny ojciec, czy że ty jesteś ojcem, czy matką, rodzicem, to właśnie jesteś jedynie cieniem, cieniem tej miłości. Cień Ojca. I jeszcze te dwie myśli. Przy ciekawej konferencji księdza Chrostowskiego na temat aktu stworzenia, znajdziemy zresztą to też w nauczaniu Jana Pawła II, ksiądz Chrostowski zwraca uwagę na to, że kiedy Bóg wypowiada wolę stwórczą człowieka, to mówi w liczbie pojedynczej, uczyńmy człowieka. Ale kiedy już mówi o człowieku, to mówi, uczyńmy człowieka mężczyzną i kobietą. No właśnie, w Bogu, w Ojcu jest pełnia ojcostwa i macierzyństwa. To, co teraz znowu jest dyskusja w Kościele Anglikańskim na temat formuły modlitwy Ojcze Nasz, żeby ją tak uwspółcześnić, unowocześnić, sfeminizować, albo użyć jakiegoś takiego języka nienormatywnego, żeby, broń Boże, kogoś nie urazić. Także pytanie, dokąd ten Kościół zmierza, ciekawe. To widzimy głębokie odejście od sensu Słowa Bożego. Uczyńmy ich. Człowiek, tak, sam człowiek, jednostka. A Bóg mówi, uczyńmy ich mężczyzną i kobietą. Uczynił ich mężczyzną i kobietą. Znaczy, że w człowieku jest jakaś taka dwoistość, czy jest, można powiedzieć inaczej, w człowieku jest zapisany obraz Pana Boga. Ta pełnia tego obrazu jest w Ojcu. W Ojcu jest pełnia i ojcostwa i macierzyństwa. Bóg jest pełnią męskości, kobiecości. Człowiek, można powiedzieć w pewnym sensie,
ma jakby połowę tej pełni, albo jako mężczyzna, albo jako kobieta. Ale kiedy mężczyzna i kobieta łączą się w miłości, wówczas odwzorowują miłość Ojca, miłość Boga. I znowu kolejny właśnie cień, kolejny jakiś, można powiedzieć, podobieństwo do Pana Boga. I znowu relacja, relacja między osobami, która obrazuje relację właśnie Boga. Boga, który też jest relacją osób, żeby też był jasny. Ale jest pełnią, pełnią macierzyństwa, kobiecości, ojcostwa, rodzicielstwa. I rzecz ostatnia. Tyś jest mój syn umiłowany. W sakramencie chrztu doświadczamy również tego, że otrzymujemy imię. Dla Boga nie jesteśmy masą. Dla Boga nie jesteśmy jakąś kupą ludzi zebraną w jakimś miejscu. Nie jesteśmy 8-miliardowym zespołem. A gdyby tak policzyć od początku stworzenia, to pewnie tych miliardów by było wielokroć. Dla Boga zawsze jesteśmy kimś pojedynczym. Dlatego otrzymujemy imię. Zapytano kiedyś matki, która miała 6 dzieci, które dziecko kocha najbardziej. I ta wspomniana matka bardzo się oburzyła na tak postawione pytanie. Pewnie, że każde dziecko to inny temperament, inna osobowość, charakter, ale każde dziecko kocha się całym sercem. Nie dzieli się serce na 6, na 6 części. Każde dziecko ma pełne serce. I to jest taka analogia ludzka, ale patrzcie, jak ona świetnie pokazuje analogię tej miłości Pana Boga. Jesteśmy dla Boga kimś jednym, konkretnym. Dlatego otrzymujemy imię. W rozważaniach na temat chrztu pańskiego papież Benedykt XVI nawiązał do sytuacji nazizmu niemieckiego i stalinizmu. Przeciekawa intuicja. Papież mówi, że diabeł, bestia, która objawia się w Apokalipsie, jako swoje imię daje 3 cyfry, 666. I papież Niemiec nawiązuje do obrazu obozów koncentracyjnych, tych niemieckich, a także tych łaków sowieckich. Człowieka, któremu zabrano wszystko, dosłownie wszystko. Rodzinę, przyjaciół, domy, na końcu nawet ubrania, dało mu się tylko numer, nie imię. Ciekawa rzecz, czytam wspomnienia kobiet z Ravensbrück. W regulaminach obozowych była kara, chłosty, a nawet odosobnienia w takim karcerze za zwracanie się do siebie po imieniu. Patrzcie, jak bardzo to był diabelski system, jak bardzo szatanistyczny system, by człowiekowi zabrać wszystko i jeszcze zabrać mu imię, bo imię jednak jest oznaką godności. Imię oznacza osobę. Liczba oznacza przedmiot. Dlatego dla diabła zawsze będziemy liczbą. Dla diabła zawsze będziemy masą. Kimś, kto jest policzalny, jest przedmiotem. Tymczasem Bóg zawsze mówi do mnie po imieniu. Tyś mój syn. Zachęcam do tego, żeby w tym czasie Wielkiego Postu wrócić sobie do swojego chrztu. Żeby wrócić do tej relacji, która jest pomiędzy mną a Bogiem. I zachęcam do tego, żeby podziękować za swój chrzest, a jednocześnie też za rodziców, którzy do chrztu doprowadzili, za rodziców chrzestnych. Jednocześnie spojrzeć na ten chrzest jako taki początek wielkiej drogi, która wprowadza mnie w relację do Boga, który jest Ojcem. Odkryć przez Chrystusa, który wchodzi w mój grzech, Boga, który wychodzi po mnie, by mnie zbawić. Amen. Jak dobrze wstać, skoro wnet i boską moc w sercu mieć. Zaprasza Magdalena Woźniak i Konrad Mędrzecki.